Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Dzisiaj będziemy testować BMW Boguś Edition. Tak jest, nowy samochód dodany do Need for Speed World. Nie spodziewał się tego nikt, ponieważ jakoś od dłuższego czasu nic się w Worldzie specjalnego nie pojawiało. A tu masz! Nagle pojawiła się fajna wersja BMW, znana z filmów akcji z YouTube. I powiem wam, że ten samochód jeździ naprawdę świetnie. Przyspiesza niesamowicie, brzmi superowo po prostu. I ma nitro. Mocne nitro. No dobra. Ale jakie ma specjalne umiejętności ten samochód? No bo to nas w zasadzie interesuje. Specjalne umiejętności tego samochodu polegają na zgrabnym wymijaniu aut ruchu ulicznego. Zobaczcie, to działa w ten sposób. Dlatego nie musicie się już martwić nadmiernymi korkami, tłokiem na ulicy. Macie teraz BMW Boguś Edition i możecie śmigać bez skrępowania po drogach Need for Speed World i sięgać po zwycięstwo. Ale to i tutaj nie kończą się zalety tego oto samochodu. Otóż okazuje się, że w BMW Boguś Edition nie może złapać nas policja. Tak jest, moi drodzy, ponieważ kierowca, który prowadzi ten samochód w grze, ma prawo jazdy kategorii A, tylko i wyłącznie. Dlatego jeśli na przykład pojedziemy sobie jakiś pościg, weźmy sobie na przykład Candem Pursuit, to policja nie będzie w stanie nas złapać, moi drodzy. Samochód kosztuje bardzo dużo, gdzieś około 135 milionów IGC, dlatego nie jesteście w stanie go sobie nawet kupić, bo w Wordzie można mieć maksymalnie tylko 10 milionów. No chyba, że macie jeszcze boosty, no i zobaczcie, widzicie? Wersja Boguś Edition pozwala nam bardzo szybko zgubić policję i nawet nie da się złapać w tej BMW. To jest moim zdaniem bardzo fajny plus. Bardzo fajnie, że dodali taki samochód do gry. No ale co jeśli chcemy sprawdzić, jak spisuje się w wyścigach, tak? Weźmy sobie taki Lions Challenge. BMW Boguś Edition kontra... Wow! Kontra dwa Skyline'y! Ale i... No właśnie, Boguś Edition jest lepszy, bo ja mam w dupie sygnalizację świetlną. Zobaczcie, czerwone światło. Plus 5 do prędkości. No, znowu czerwone światło, skrzyżowania. Plus 10 do driftu. Omijanie trafików. Omijanie trafików. Drift. Fantastycznie. BMW Boguś. Co prawda droga sprawa, droższa niż McLaren F1. A zobaczcie, jak pięknie się im omija trafiki, to jest po prostu coś niesamowitego. Uwaga! Dogania mnie Skyline. Skrzyżowanie, czerwone światło, jest! Od razu szybciej. Czerwone światło, fantastycznie, wow! Następny Skyline, moi drodzy. A to jest Boguś Edition. Boguś Edition może wszystko. Zobaczcie. Prosta. To jest to. Zero trafików. Autostrada. Znaczy, tak... Ten samochód niespecjalnie nadaje się na autostrady. On jest przystosowany właśnie po jeździe po mieście. Gdyby to był taki typowo autostradowy wóz, no to... Wtedy by Lions Challenge byłaby taką dobrą trasą do tego auta. Ale to nie, nie, nie. Tutaj powinniśmy bardziej pojechać jakąś taką trasę właśnie miastową i zaraz taką pojedziemy, moi drodzy. To nie są przelewki. Zobaczcie, co robi teraz BMW. To jest po prostu to omijanie trafiku. To jest dziecinnie proste w tym samochodzie. Tak jakby, no nie wiem, po prostu to jest to. Zobaczcie, przekraczam swoją możliwą prędkość, więcej niż dała fabryka. Oh yeah! Mówię, to nie jest trasa dla
BMW Boguś, bo gdyby to była trasa dla BMW Boguś, to bez problemu wygrał. No ale to, wiecie, tutaj mam jakieś części, tu tych skillów właśnie to jest zbugowane, no nie? Bo tych skillów tutaj na te, na omijanie trafików i na to, że nas policja nie może złapać, to ich tu nie widać, to jest zbugowane. No bo ta nowa ekipa jeszcze nie specjalnie potrafi dodawać samochody do Worlda po prostu i no, trzeba niestety tutaj trochę ten dać na wstrzymanie z tym, no nie? Ale ogólnie jest spoko, naprawdę fajny wóz. Nie wiem, czy się opłaca, no ja wydaję bardzo dużo pieniędzy na boosty, więc dla mnie to i tak bez różnicy, w sumie śpię na kasie, więc to tak kupiłem, żeby wam pokazać, no nie? Żeby się pochwalić, nie wiem, postać na miejscówce, powiedzieć wam, że jestem taki zajebisty i w ogóle. No i, no i tyle, no nie? Postać tam, nie wiem, z aferą, poszpanować. Kupiłem taką właśnie wersję Bogus Edition. Tutaj macie na przykład butle. To jest niby do Nitra, ale tak naprawdę to jest butla do... no taka, wiecie, przeciwpożarowa. Ale ona nie służy nawet do tego, żeby gasić pożary, tylko żeby wnerwionych policjantów walić po głowach. No, to taki mały smaczek, tak? Dobrze, pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Dobrze, tym razem starcie na trasie, gdzie jest dużo więcej trafików, ruchu ulicznego, wiecie, o czym mówię. Tutaj naprawdę wykorzystamy naszą umiejętność w 100%, moi drodzy. Oh yeah! Zobaczcie, zobaczcie! Ja nie mogę, to jest tak proste wymijanie trafików tym samochodem, że to jest po prostu nie do pomyślenia, no. Ten samochód jest stworzony do tego. On jest perfekcyjnie zaprojektowany, nie wiem, wyważony czy coś. Jest idealny, zobaczcie. No, żaden trafik po prostu nie jest w stanie mnie uderzyć. Jeśli uderzy, to naprawdę musi być jakiś cud. Wyprzedzają mnie tutaj Fordy jakieś. Tam. Każda morda pasuje do Forda. Jestem Boguś BMW. Jeżdżę, sprawka. Nie no, śmieję się teraz. Ale naprawdę, fajnie, że wprowadzili coś nowego do gry. Warto naprawdę się pobawić nowym samochodzikiem. A jest ciekawe to, bo wymijanie trafików jest naprawdę zupełnie... Po prostu jest takie uczucie, nie? Jedzie się koło trafika i nagle samochód ziup, sam, no nie? Sam skręca, coś się dzieje, zobacz. Siu! Ja nic nie dotykam, nie skręcam, sam skręca po prostu, nie? Świetna sprawa. Nie spodziewałem się takiej nowej zawartości w grze. Kurde. Jeszcze brakuje tego, żebyśmy trafiki widzieli przez ściany. Takiego auto-aima mieć czy coś. No ale nie ma tu tego niestety, o tym nie pomyśleli twórcy. A to by było fajne, bo by mogło trochę urozmaicić tam rozgrywkę. No ale jak nie ma, to nie ma. Nie ma się co żalić. Zobaczcie, no ja pierdziel, jest niemożliwe, żeby trafić tym samochodem jakiegoś trafika, jakiś samochód ruchu ulicznego. To jest po prostu bajka. Tylko wiecie, o, tutaj jest czerwone światło, tutaj się szybciej jedzie tym samochodem. Trzeba uważać, bo to zaraz jest zakręt. O, i zobaczcie. Miau! Nie ma po prostu siły, po prostu to jest to. Cały wyścig, zobaczcie, taki napięty ruch uliczny, no nie? Ani razu nie przywaliłem żadnego trafika. Naprawdę ten power up, to znaczy ten skill działa. Tylko jego nie ma, bo to jest zbugowane, no tam się po prostu nie mieściło w tej całej tabelce, czy w tych miejscach na skill mody. No i dlatego go tam po prostu nie ma, nie? Ale ogólnie bajka, po prostu samochód do wygrywania, zdecydowanie. Nie użyłem ani jednego nitra, bo nie musiałem po prostu. To jest sporo tych sygnalizacji świetlnych i było widać, że no zdecydowanie, możecie sobie nawet przeanalizować, jak jechałem przez światło czerwone, że wtedy samochód znacznie zaczął przyspieszać. To jest fajna sprawa, naprawdę. No nic, jako unikalna wersja BMW nie mamy w garażu żadnych części do tuningu wizualnego, więc niestety no tak jest po prostu. Ale za to, no cóż, mamy fajny samochód, fajny, naprawdę bardzo unikalny, co prawda drogi, ale dobry wóz, który, no jeśli ktoś jest fanatykiem Worlda, którego zakup na pewno się tutaj opłaci. Polecam wam, what the hell,
polecam wam serdecznie. Ten samochód jest naprawdę świetny. Zobaczcie, on sam nawet się odpycha. Zobaczcie, jak trafiki od niego uciekają. Ja pierdzielę. O, tam jest, widzicie, tutaj jest ten, pokazana sygnalizacja świetna. To właśnie te znaki zostały dodane na część tego samochodu. Żeby po prostu kierowca, który nim jedzie, wiedział, że na czerwonym świetle może wjeżdżać, żeby po prostu jechać szybciej. Świetna sprawa, świetna, naprawdę. BMW, Bogusie Dyszyn, dziękuję wam serdecznie za wyświetlenie. Na razie, hej.